Po raz pierwszy w Sanoku odbył się Dzień Kultury Koreańskiej. Oprócz zaprezentowania tradycyjnej muzyki, na uczestników czekały inne atrakcje. Jedną z najbardziej oczekiwanych był pokaz koreańskiej sztuki walki taekwondo. Taekwondo łączy w sobie nie tylko tak wytrzymałość fizyczną, łączy z sobą też kulturę koreańską, poznaje się przy tym, też krąg znajomych, przyjaciół. Wszyscy się są zintegrowani podczas ćwiczeń, nie są tylko takie ćwiczenia siłowe, typu w karate, czy które mające tylko wyrzeźbić, czy utwardzić ciało. Tu jest też rozwój tak mentalny, to tak jest to szersze rozumienie różnych sztuk walki. Uczestnicy nietypowego dnia spróbowali swoich sił w grze na instrumentach, warsztatach kaligrafii czy zapisywaniu imion alfabetem koreańskim. Niektóre z pań poczuły się nawet jak prawdziwe Azjatki. Tin-woo Kim mieszka w Polsce od ponad 15 lat. Przez ten czas zdążył się już przyzwyczaić do polskich tradycji i jedzenia. Kiełbasę lubię. Kiełbasę lubię i kiedyś podobało mi się na początek flaki, ale do tej pory jeszcze nie spróbowałem. I golonkę też lubię. No, takie tradycyjne polskie potrawy lubię spróbować. Organizatorem spotkania był dyrektor Centrum Kultury Koreańskiej w Polsce. Do Sanoka przyjechał na zaproszenie starosty sanockiego. Polandia i Hanguk są 4000 km dalej kraje, ale gospodarczo, kulturowo coraz bliżej się zbliżają. Dlatego nasz tradycyjny Hanguk muzyka, Hanguk umysik, Hanguk ot, Hanguk kryl Polandia saranderege arekejumurozo, jomto Hanguka Polandia kakawajil kegiry mandrugoja haneng gosimda. Każda promocja ma swoje dobre strony i jest to początek fajnych inicjatyw, które w Sanoku będą realizowane i w powiecie sanockim. To jest taki wstęp, bo też rozmawialiśmy o dalszej współpracy. Jeżeli dzisiejszy dzień uda się, każda ze stron będzie zadowolona, to też myślimy o tym, żeby rozszerzyć współpracę o koncerty, wystawy, które by się odbywały na terenie naszego powiatu. Także oferta Centrum Kultury Koreańskiej jest bardzo szeroka. Organizowanie takich spotkań może być początkiem przyszłej współpracy i kolejnych ciekawych inicjatyw. Skorzystać może na tym zarówno Sanok, jak i przedstawiciele Korei.